Mieszkańcy czterech wsi w powiecie nyskim są przerażeni perspektywą budowy w ich pobliżu kopalni Kaolinu. Ma powstać w Czechach, przy samej granicy z Polską i nie są w swoich obawach osamotnieni, bo wśród mieszkańców po czeskiej stronie również popłoch na miejscu był wojciech Bulasz. To jest właśnie Kaolin, glinka porcelanowa. A na wzgórzach między Jarnołtowem a Widnawą leży jedno z większych złóż w Europie. Dla mieszkańców polskiej wsi otwarcie wydobycia oznacza jedno. Domostwa, podejrzewam i pola pokryte przepięknie białym proszkiem. Nie trzeba będzie śniegu, nie? Dziura w ziemi może mieć kilkanaście hektarów powierzchni i głębokość do 70 metrów. Dlatego sytuacją są przerażeni rolnicy z Jarnołtowa. Można powiedzieć, że zrobi się tu jedna mała pustynia przy, przy, tej, przy tej całej kopalni. Także my też nie jesteśmy za tym, bo wiadomo, my jako rolnicy mamy problemy z uprawami, to jeszcze z wodą będzie problem, to już będzie katastrofa dla nas. Nie? Budowa kopalni wiąże się z wycinką 20 hektarów lasu, podkreśla Jim Parton, który przeniósł się w Sudety z Anglii. Razem z żoną prowadzą pensjonat, zresztą nie jedyny w tej turystycznej okolicy. To będzie bardzo brzydko i, i, i... My, my pracuje, pracujemy na turystykę. Dla nas to, to, to jest to może będzie masakra. Przeciwko kopalni opowiedzieli się także mieszkańcy czeskiej Widnawy. W poprzedni weekend odbyło się tam referendum. Prawie 80% głosujących było przeciwko inwestycji. Ludzie obawiają się zwiększonego tranzytu dużych samochodów przez nasze piękne miasteczko. Do tego dochodzi zwiększenie poziomu hałasu. Starosta podkreśla, że referendum niekoniecznie zatrzyma inwestycje. Większość działki kopalni leży na terenie gminy Stara Czerwena Woda, a tam władze do walki z górnikami się nie kwapią. Próbowaliśmy skontaktować się z firmą wydobywczą. Jednak jej telefon milczał. Mieszkańcy na temat kopalni byli informowani już rok temu, jednak jak mówią, dopiero teraz dowiedzieli się, że będzie tam wydobywany kaolin. Władze gminy wysłały pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z pytaniem, czy wykopana kilkaset metrów od granic Polski dziura w ziemi będzie miała wpływ na życie mieszkańców po naszej stronie. Jest to odległość nieduża i, ten, i tu może nastąpić zagrożenie, zagrożenie dotyczące jakości wody. Nie wiemy jakie będzie wydobycie, jaka będzie jakość tego kaolinu, co to będzie i jakie ilości. Rdoś odesłał uspokajającą odpowiedź. Dziś w instytucji nie było nikogo, kto mógłby skomentować sprawę. Odpowiedź otrzymamy w poniedziałek, a do sprawy wrócimy. Wojciech Bulasz, Kurieropolski. Polski.